potrzeby osób z niepełnosprawnością czy osób starszych są coraz bardziej dostrzegane. Stają się także coraz ważniejsze, między innymi dlatego, że nasze społeczeństwo starzeje się i coraz więcej osób potrzebuje na co dzień dopasowanych do ich potrzeb produktów i usług. Wiąże się to z wieloma wyzwaniami, ale także z szansą dla osób mających kreatywne pomysły i dla innowacyjnych przedsiębiorców. Właśnie teraz mogą oni wykorzystać swój potencjał i tworzyć innowacyjne rozwiązania, które mogą skutecznie służyć wszystkim użytkownikom. Coraz więcej produktów, urządzeń codziennego użytku, urządzeń elektronicznych jest projektowanych uniwersalnie. Oznacza to, że mogą być wykorzystywane przez wszystkich, są ergonomiczne i funkcjonalne, a jednocześnie wcale nie tracą na swojej atrakcyjności. Wręcz przeciwnie, najpierw przypatrujemy się im z ciekawością, a potem zaczynamy z nich korzystać cały czas, niezależnie od tego, czy mierzymy się z niepełnosprawnością albo innymi potrzebami. Przykładów takich rozwiązań jest bardzo wiele. Samonawlekająca się igła będzie łatwa w użytku dla każdego z nas, nie tylko dla osoby słabowidzącej. Nakładka, która po naciśnięciu otwiera zawykowany słoik, przyda się osobie starszej, zmęczonej, chorej czy z niepełnosprawnością górnych kończyn. Podobnie zadziała uniwersalnie zaprojektowana wytłaczanka na jajko, do której użycia wystarczy jedna ręka. Dzięki połączeniu noża i widelca w jednym sztućcu, jedzenie będzie znacznie łatwiejsze. Pamiętajmy też o rozwiązaniach, które spotykamy na co dzień. Składane wózki na zakupy, wózki sklepowe na kółkach i z wygodną rączką, mówiące zegarki, telefony z dużymi, wyraźnymi przyciskami, wanny i kabiny prysznicowe z wbudowanymi siedziskami. To tylko kilka z nich. Dużą pomoc dla osób z niepełnosprawnościami stanowią też nowoczesne smartfony. Umożliwiają one na przykład sterowanie głosem czy zamianę tekstu mówionego na pisany. Łatwo można też na nich zainstalować aplikacje, które na przykład ułatwiają poruszanie się po mieście, są syntezatorami mowy czy pomagają w lokalizacji. Z takich pomysłów korzystają nie tylko osoby z niepełnosprawnościami. Łatwość i przyjemność ich obsługi sprawia, że chętniej wybierają je również osoby w pełni sprawne. Przedsiębiorcy, którzy mają kreatywny pomysł na dostępne, uniwersalne rozwiązania, mogą liczyć na wsparcie funduszy europejskich. Dotacje mogą uzyskać na przykład na prowadzenie badań, na testowanie nowych rozwiązań, na sprzęt czy oprogramowanie konieczne do wdrożenia tych pomysłów, ich produkcji i wprowadzenia na rynek. Sukcesów w tym zakresie jest coraz więcej. Za chwilę pokażemy kilka z nich.